Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na trzecią i ostatnią część z szybkiego speedruna, błyskawicznego speedruna bulletowego. Przypominam, gram od rankingu 300, gram przez 90 minut, 3 odcinki po 30 minut około, więc zapraszam. No i jedziemy, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Póki co nie było żadnej porażki, ranking 1519, no to lecimy. Przeciwnik 1500 i tutaj będą szybkie buleciki. Tutaj nie ma co myśleć, trzeba grać bardzo, bardzo szybko. Ja wiem, że to jest wariactwo, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale czasem po prostu troszeczkę tak sobie pobawić się, jak to mówi Pudzian, nie zaszkodzi. Tutaj szybko wybijamy, ok, wzmacniamy. Szybkie wymiany to królem to odbije i damy tutaj szacha. Szach na pewno będzie dobry, wybicie i tutaj zdobywamy. Mamy gońca, mamy go. Te pilnujemy, cyk, szybkie wymiany, jak najbardziej. Myślę, że to jakiś F4 trzeba wtrącić. Dobra. I tutaj. I tutaj. No ważny tutaj jest czas oczywiście. To skoczek E6 jak zagra F6. A jak nie, to zaraz my zagramy. Założę się, że tego nie widzi. No właśnie, nie widział. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, mamy to. Lecimy z nowym przeciwnikiem. No, widzę jakaś strategia szybkich posunięć. Takich bardzo pasywnych. O, trzeba uważać. Ustawmy tutaj sobie pozycję. O, wybijemy to i będziemy atakować tu pionka. Dlaczego by nie? Tutaj może trzasnąć szach, panie kolego, i po hetmanie. Mamy cię, mamy cię. Dobra, o, takie partie lubię. Bardzo szybkie. Lecimy dalej. Pół godziny buleta to jest... niezła orka. H6? Co to za ruch? Dobra, zagrajmy to, co lubimy najbardziej. Tu D6 w ogóle grozi. Już nie grozi. Jednak przepchał to wszystko, ok. Dobra, E4. Chyba F4. Będzie szybkie, dobre. Tu gościa zgnieciemy. Wszystkie pionki na białych polach praktycznie, słuchajcie. F6 zagra? O, to lecimy H4. Tutaj można przygotowywać plan ataku. No to pionka oddał. To teraz w sumie nie muszę grać na skrzydle królewskim, tylko na hetmańskim. Jest pionek więcej, wykorzystajmy przewagę tam, gdzie ona jest. Może tu postraszymy czymś. Ok. No, tutaj będzie coś próbował robić. Tutaj mam też trzaśnięcie, ale... A, no tak, można trzasnąć, bo ta wieża potem dobrze będzie działała. O, już nie. Wracamy. Hop. Mata nie ma, trzeba uważać. Tu pionek jeszcze na D6 przy okazji. Jak z czasem? A, na spokojnie. Z czasem na spokojnie, wystarczy jakiekolwiek ruchy tutaj porobić. A tu mam taki ciekawy ruch, ale on już nie działa. Tutaj tędy przejdziemy. Ok. Szukamy kolejnego przeciwnika. I lecimy. Tu w sumie można było... Pionek. Dają pionki, trzeba brać. Zawsze ludzie tutaj grają tym gońcem na H6, chcą szybko wygrywać, a to tak nie działa akurat w tym systemie. Zagrał gońcem i co dalej? Zobaczcie, przecież ja mam tu pionka więcej, sobie elegancko wyprowadzam figury. Skoczek E4. A, spryciarz. Dobra, jak z B4 to tu. A, w ten sposób mnie załatwił, ok, to mu się udało. A, tak nie zagrał? Ciekawe. Dobra, a tutaj G5. O, tego nie widziałem. Dobra, tu trzeba uważać. Hetmanem zbiłem? Co ja w ogóle zrobiłem? Masakra. Ale ile ma czasu? O kurczę, robi się gorąco, słuchajcie. Robi się gorąco, ale on oddał figurę. Dobra, trochę ułatwił. To też tego nie widział, jak widać. Podstawiłem wieżę! Nie wziął! Ja cię kręcę, co tu się dzieje. Wow. Tu nie można myśleć. Cztery sekundy. Mamy go. Łag! Koniec, nie mamy go. Ale czas, czas. No to był fart. Dobra, lecimy dalej. A znowu z tym gościem gram. Zgrałem już z nim. To jakoś tak dziwnie gra gościu. Tu się przyczajmy. A, tam mogą rąbnąć na B2. Czy zdążę? A, zauważył. No dobra, ale to tak. Mamy cię. Tu. Ale poświęcenie hetmana. No, tego jeszcze nie grali. I się zamyślił. Zgłupiał. Tu oczywiście odzyskuję. Zdobyłem dzięki temu pionka. O, jeszcze jak dają. Ok. Co w takich sytuacjach? W takich sytuacjach trzeba zachować spokój. Dobra, wróćmy. To jakiś pancerz mały trzeba zrobić. Nie podoba mi się to, co gram, ale to jest bullet. Rozpychajmy się tutaj. On sam będzie chciał otwierać pozycję, jak widać. Ok. Tu. Ok. O, mogłem tutaj zbić. To są właśnie bullety. Ale gość, trzeba przyznać, gra bardzo szybko. Dobra, mamy to. Szukamy sobie nowego przeciwnika. 1550. A, w takie gambity to ja nie wierzę. Trzeba brać pionki i się z tego cieszyć. Jeszcze tak. O, jeszcze tak. Przecież te piony za darmo rozdają. Można było wziąć. Dobra, dwa pionki więcej. No to jak dwa pionki więcej, to wymieniamy. Pan F3 będzie dobre. Aż mogłem to wymienić przecież. Może sam będzie chciał to wymienić. Zawsze jednego szacha można dać drugiego. W bulecie to jest zawsze zyskanie czasu. Sekund na 22 sekundy. Dobra, wystarczy jakieś tutaj grzeczne ruchy porobić. A mogłem wziąć pionka. Pat jest, a nie, nie ma pata na szczęście. Już myślałem, że jest wściekła wieża. Dobra, mamy to, mamy to. 1600, 1600. Co to za ruchy hetman C1? Nie kumam tych posunięć. Już mamy chyba fajną przewagę. Nie pozwolimy ci tu zrobić roszady, drogi przyjacielu. No to hop, widełeczki. To tu. To tam. Szacha dam. Szacha na D5 pewnie walnie, nie? Tutaj. Tutaj. Już jakieś opcje matowe się pojawiają. Dobra, tutaj. O, szach. Wrócić jednak i trzeba uważać. O, na szczęście podstawił. Te gońce były bardzo niebezpieczne. Jeszcze nie ma mata. Ja cię kręcę. Dobra, mamy to, mamy. Lecimy dalej. Ile czasu mamy? 13 minut. Skoczek C3, co ja zagrałem w ogóle. Dobra, lecimy. O, związanie. Jeszcze przeciwnik podstawia pionki. Poziom poziomowi nierówny, jeśli chodzi o te same rankingi. Ups. Rozbijemy sobie skoczka już przy okazji. Och, jeszcze tutaj takie buty. Dobra, mamy w następnym. Dobra, lecimy dalej. 1599. No to hop. Jak zbije, to nie rozumie gry w ogóle. Już czarne są spoko w tej sytuacji. Ale widzę, agresor mu się włączył. W sumie to dobry jest, dobry patent na buleta, jeśli agresor mu się włącza. Szachowy agresor oczywiście, tutaj szach na H4. Będą problemy, mam nadzieję. O, właśnie. Dobra, mamy to. Lecimy z kolejną rundką. Podstawi hetmana? Nie, nie podstawił. A, skubaniutki. Czujnie. Skoczek E5, bardzo dobry ruch przecież. O, mogło być groźnie. To ten pionek zjedzony. Dobra, to różnobarwne, da się grać. Lufcik trzeba zrobić. Potem się zobaczy. Zbieramy pionki. Jak z czasem, 17 do 30. Tu jeszcze jakieś opcje właśnie niby matowe, co? Pionek do góry. Do samego mata cisnął. Dobra, mamy tutaj więcej niż połowę czasu. Trzeba przyspieszyć. Ciekawe, czy uda się 1700 zrobić ranking przez 90 minut. C4, dobra. No właśnie. C4 było bardzo dobre, bo teraz mam problem. Pionek mniej. Ale on się chyba jakby gubi trochę, mi się wydaje. Ten skoczek potańczył, a nie do końca. Ładnie pograł. Skoczek pomanewrował. Co on robi w ogóle? A, podchodzi tutaj. Słusznie. Wezmę pionka. A, pionek uciekający. Ojej, zła to pozycja jest. No właśnie. Jeszcze mam mało czasu. Aaaa! Jest, udało się na czas. Oj, te bulety. Kurczę, felek. Więcej szczęścia niż czegokolwiek. O, ostre, ostre rzeczy. Powiem szczerze, tutaj się nie orientuję, co to jest za pozycja, więc kompletnie nie wiem, co grać. Zaskoczył mnie gościu. Nie wiem, gram jakieś bzdurki. Ale te bzdurki się teraz udały, panie kolego. Podstawki, podstawki, podstawki. Mat grozi. Udało się dać mata. Lecimy dalej. D4. Ale ten poziomie, powiem wam, wymiatają tutaj ludzie w buleta. To masakra jest po prostu. Grają szybko, nie patrzą na ruchy. Tutaj? A, mądrze. Faktycznie źle to stoi u mnie. Okej, to też trzeba otworzyć tędy. To tak. Dobra, do góry. Z drugiej strony trzeba będzie atakować. Tak, tu to tu. Okej, tutaj coś trzeba pokminić. Do góry pionki idą, atakują, niby. To tak. Dobra, trzeba tutaj robić rozpierduszkę. Tylko nie wiem, czy to jest dobry sposób. Oj, atakuje mnie przeciwnik i to tak strasznie bezczelnie. To jakiś taki ruch dziwny, nie wiem, co wymyśliłem. Tu coś otworzę, ale coś zamieszam, nie wiem, może się coś uda. Może się, ale dobrze gra, dobrze tutaj ciśnie. O, udało się. Oj, trzeba się bronić. Czas? Czas, ale kurczę blade, no naprawdę. To było bardzo trudne. 22 minuty, jeszcze stało 7-8 minut do końca. Ale grają tutaj zawodnicy naprawdę niesamowicie dobrze. Na ten poziom rewelacja. Wow, po prostu jestem zszokowany tymi posunięciami. Co? Nieprawdopodobne. Jak to trzeba uważać na każdym kroku. Niesamowite. Spróbuję wymienić, bo wymienił. OK. I E6 oczywiście, tak, może zagramy. Nieco utrudnić. Niesamowicie dobrze tutaj czarne grają. Niesamowicie dobrze. Plus jest taki, że ja mam po prostu więcej czasu i to mnie ratuje. Oj, szach. Wow. Wow. 4 sekundy. Czas. Kolejny fart, słuchajcie. Kolejny fart. Niesamowicie grają ci ludzie z 1650 około nam. Albo ja gram słabo, tak? To też trzeba stwierdzić, ale to jest fart niesamowity. Bardzo szybko grają, bardzo szybko. Zero krępacji w ogóle. No tutaj to bije. Czemu poddał? Aha, bo gonię F1, dobra. To tak zbyt szybko. Ale te już punkty idą wolno, plus 8 tylko. Jak się wygrywa. No, trzeba trochę natrzaskać jednak. No i co? Pionek więcej. Gdzie te ataki, panie kolego? A, tu mogłem dać mata w ogóle na D1, zbijając od razu. Przeciwnik też nie widział, na szczęście. 4 minuty, dwie partie pewnie gdzieś zostały. 1700 będzie ciężko zdobyć. 1700 będzie ciężko zdobyć. Dobra, rzucamy się do gardła. Roszada, figury wyprowadzone i od razu ciśniemy tutaj gościa. Szach, proszę pana. Blokada następuje. Zwolnienie blokady następuje. Tutaj i co ja teraz chciałem zagrać? A no właśnie. Tutaj hop. Co? Nie widział. Nie widział, nie widział. Gąszcz figur. What? Dobra, oddam tutaj hetmana, ale za dużą ilość figur. Zbiera więcej, po prostu upraszcza grę. Tu, nie, tutaj. Ale szybko gra. Czternaście sekund. Okej, mamy to. Nowy przeciwnik. Hop, hop. Wziął pionkę i nawet nie mrugnął. Nawet nie mrugnął, że wziął pionka. Kurczę, jak dobrze grają ci ludzie. I F4 pewnie dostanę. Pewnie tak. Idziemy z aktywnością. Niesamowite. O! A, tu nie mogę. Myślałem, że go oszukałem. Dobrze gra, ale bardzo dobrze gra. Dobrze, jest troszeczkę wolniejszy. Się trochę pomylił gościu. Słuchajcie, ostatnia partia. Szybciutko lecimy. Ostatnia partia. Znowu z tym samym gościem gram ten sam wariant. Czy mi się coś pomyliło? No to hop. Dobra, i skosiliśmy pionka i wrócimy. Czy nawet tego wezmę? Tego wezmę, oczywiście. I zasuwać pionem do końca. Biorę. Dobra, mamy to. Moi drodzy, 1690 w 90 minut. No, ciekawy wynik. Dzięki serdecznie za tę serię króciutką, 3-odcinkową. No i zapraszam już niebawem na Speedrun 2.0, gdzie będę grał 10-minutówki. Więcej będę oczywiście komentował. Dla tych, co wytrwali, dzięki serdeczne. Przypominam, szachowo.pl, macie 10% zniżki na zakupy. Wspieracie tym samym moją działalność. Dzięki serdeczne i do następnego razu.